Cześć, witam na wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam was na kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dark Souls 2 kapłanem, oczywiście na livestreamie. Pozdrawiam bardzo serdecznie po raz kolejny wszystkich, którzy są na live. Zaczynamy niestety z ponad godzinnym opóźnieniem. Wszystko jest spowodowane tak naprawdę problemami technicznymi związanymi generalnie z moim internetem. Nie miałem internetu, walczyłem z tym, jakoś udało mi się tutaj to ogarnąć. Jak widzicie, streamuję, więc jest świetnie. Była nawet taka sytuacja, że taki moment był, że tak naprawdę pokazywało mi, że niby nie mam połączenia z internetem, żadne strony mi nie działały, ale włączyłem program OBS, czyli taki tam program do streamowania, i stream działał. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Przy okazji pogadam sobie z Herald, czy może mam jakiś tutaj, być może mam tutaj jakiś kawałeczek, znaczy fragmencik, ale wydaje mi się, że nie, bo powinna mnie ona zaczepić, no właśnie. Wszystkie zaproszenia na Skype'a i tak dalej, tutaj odpowiadając na pytanie na czacie, na streamie, będę akceptować po streamie tak naprawdę. Bo to no po prostu szkoda czasu jest teraz, żebym tak co chwilę minimalizował i tam akceptował. Ja spokojnie, wszystko to jest zaakceptuję po fakcie. I oczywiście standardowo tutaj mamy masę, jak widzicie, wiadomości. Igorciowi obiecałem, że go przyzwę i tak dalej. No mamy naprawdę sporo tego tutaj, więc teraz przyzwę sobie tą osobę, bo on tutaj mi się tak naprawdę rzucił w oczy po raz pierwszy, jak byliśmy przed chwilą, jeszcze przed tym faktem, przed tym, co było pokazane na YouTubie. Także jesteśmy już z Igorciem, poczekamy jeszcze na naszą drugą osobę. I co każdą śmierć, ja mam taki teraz system. Będę sobie po prostu notować, z kim już tutaj graliśmy. Mam karteczki, więc tak, byliśmy już z Igorciem i Thorgalem i Geraltem. Dobra, będę tak się starać zapisywać i dopóki nie będą się pojawiały nowe osoby, to dopiero wtedy zaczniemy sobie zapętlać i będziemy grać ponownie z tymi samymi osobami. W ten sposób każdy będzie miał tak naprawdę szansę na zagranie razem ze mną, oczywiście. Tak, Killbox, widziałem twoje, myślę, że to nie raz jeszcze zginiemy, ponieważ mam taki plan ambitny, żeby te wszystkie tutaj drzwi pootwierać. No, a to może być naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. No, nie widzieliście na YouTubie niestety tego, ale przed chwilą tutaj właśnie zginąłem na tym strażniku ruin, który... Jezus Maria, czemu się zrespił tutaj tak nagle? O co tu chodzi? I się otworzyło następne i chyba zaraz kolejny tam wyleci, nie? Czy coś takiego? Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Co tu się wyrabia? Jakieś lagi mamy potężne, ale dobra. Ale ważne, że gramy razem, ważne, że streamujemy, to jest i tak niemożliwe. Jezus Maria, i kolejny się zrespił! O co tu chodzi? Mam nadzieję, że tak nie będzie dalej, bo no, nie będziemy mogli grać. Być może to jest spowodowane tym... Jezu, ale lagi. No bo zaraz się okaże, że w ogóle żadny koop nie będzie miał racji bytu, bo to się okaże, że to będzie, no, niezbyt przyjemne. Ale zobaczymy. Ktoś napisał, że oni zawsze się respią, ale jakoś tego nie zaobserwowałem nigdy, naprawdę. Być może ślepy jestem, ale nigdy nie zwróciłem uwagi na to, żeby tak zawsze było. Może ktoś to potwierdzi, że tak naprawdę faktycznie zawsze jest. Dobra, to nam się teraz otworzy tak naprawdę przejście właściwe. No jasne, może byście mnie jeszcze zabili. O kurde, dobra, się uleczę. Uleczę się szybko, szybko. Jakby tylko się interesowało, jesteśmy w zamku Drangleic. Ostatnio streama zakończyliśmy przy kanclerzu, czyli przy tamtym NPC. Cofnąłem się tak naprawdę do Bonfire'a. Bonfire jest tak naprawdę tam. I tutaj sobie skręciliśmy. Teraz staram się odblokować te wszystkie komnaty. Jak widzicie, tu jest naprawdę sporo ukrytych, bardzo fajnych, wartościowych skarbów. Ja tutaj oczywiście czytam wszystko, co jest na czacie, ale jeśli by mi coś umknęło, bo trochę tego piszecie, szczerze mówiąc, to dajcie mi znać, dobra? Możecie powtórzyć po prostu pytanie. Dobra, tego musimy akurat zabić trochę tam, żeby otworzyć tą bramę. Oj. Dobra, nie otworzymy teraz tego. Patrzcie, ten już tutaj stoi. Nie, oni się nie respią, no to jakieś były lagi chyba. Gdzie jest rzezimieszek? Nie wiem, być może zniechęcił się tymi opóźnieniami. Chociaż wątpię. Oj. Być może jest rzezimieszek, tylko nie w tym miejscu jeszcze. Oj. Dobra, udało mi się. Jeszcze raz. To jest dziwne, bo czasami jestem w stanie go wytrącić z równowagi, a czasami nie. Mimo, że za każdym razem tak naprawdę go... za każdym razem trafiam. Dziwne to jest. To był lag, a nie resp. No, dokładnie, tego czegoś nigdy nie zaobserwowałem. Dobra, oni tam już sobie walczą. Ja tutaj podniosę pierścień, który zwiększy tak naprawdę mój maksymalny udźwig. Pierścień Królewskiego Żołnierza plus 1. Czekajcie momencik, bo wydaje mi się, że to jest chyba za małe. Chyba tak będzie lepiej, tak mi się wydaje. Trochę zwiększyłem napis. Co otworzyło się?
Tak jest, tu mamy foga. Aha, tu się teraz coś aktywuje. A, tylko lampa. Znaczy, zapali po prostu. Ok. I tutaj mamy prostą ścieżkę już do bossa. Demo pojedz duszę, to więcej osób pogra. Jasne, jasne. Skonsumuję duszę, ale w sumie nie wiem czy teraz, no bo tak naprawdę tutaj respię, więc osoby, które czekają, też muszą się liczyć z tym, że trochę ten mój level podskoczyć powinien. Ale pewnie nie aż tak, tak super znacząco. Mam tutaj na myśli oczywiście Soul Memory, ten level, o tym mówię. Co my tutaj mamy? Dusza bohatera stara, zerzona i kolejność życia. Demo włącz czat głosowy w grze, ale to ja praktycznie nic nie słyszę. Do której będę streamował, mam nadzieję, że do godziny pierwszej w nocy, a może nawet i dłużej, więc trochę postreamujemy. To będzie taka rekompensata za to, że ten stream tak późno się zaczął. I to jest kwas. To jest kwas i jeśli chcecie, te figury po prostu, te smoki nas atakują. Jeśli chcecie coś tam sobie zdobyć z tego kwasu, to najlepiej zdejmijcie cały ekwipunek i tam wskoczcie. Mogę to nawet zrobić, wiecie, to nie będzie jakiś wielki tam problem, myślę. Zdaję po prostu wszystko, co mam. A, pierścienie powinienem jeszcze zdjąć. Pięknie, nie? Dobra, spróbujemy to zdobyć. Szybko, 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 szybko. No, 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 grzybek Elżbiety. Dobra, nie wiem, czy to było warto w ogóle. Ale widzicie, nic dzięki temu nie straciłem tak naprawdę, że zdobyłem cały ekwipunek, więc jest ok. Pozwólcie mi tylko, że założę ponownie moje pierścienie. Miałem bodajże to, miałem na pewno to, to jest pewniak. Miałem też pewnie pierścień, który zwiększa atak fizyczny i pewnie regeneracji staminy, czyli pierścień Flodi. Co miałem tutaj? To już jest akurat trochę trudniejsze. To zacznę od tego, czyli całego seta świętej, tak? Używam pancerza, który jest przeznaczony dla kobiet, no ale trudno, no co ja poradzę, że taki wydropiłem z NPC ostatniej, jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się z nim gra, bardzo dobry jest. W prawej ręce miałem buławę, tutaj w lewej też miałem buławę, chyba że plus 10 albo odwrotnie można dać nawet, jak ktoś woli. I tutaj miałem jeszcze to, a w prawej ręce miałem dzwonek, prawda? Pytanie, który dzwonek używałem? Smoczy dzwonek na pewno, dobra. Tak, tak miałem, dobra. Wszystko jest w porządku. Chodźmy dalej. Demo, zostaw sobie miecz, miecze się nie psują. Miecze też się psują, tylko że trochę chyba mniej pewnie, nie? Chyba, że to chodziło... Dalej w tym kwasie też była skrzynia. Kurde, dobra, nieważne. To jest jedno z takich bardziej przerażających pomieszczeń, ale widzę, że to już zostało zdezaktywowane. Znaczy pułapka została wykorzystana przez moich towarzyszy. Grawerowany pierścień. Dobra, grawerowanego pierścienia nie używam. Okej. No to jest po prostu piękny atak, jeśli chodzi o tą buławę. Za to uwielbiam tą broń. O, tu mamy pięknego tanka, który elegancko tutaj blokuje, a ja może mogę przebijać sobie... O Jezu, 1005! Mogę przebijać sobie spokojnie wszystkich od tyłu. Zobaczcie ten obraz, jest to bardzo specyficzne, ponieważ jest to chyba królowa. I nabija to nam klątwę, dlatego no, lepiej się trzymać z dala od tego obrazu. I tego się nie da zniszczyć, tego się nie da zniszczyć w żaden sposób. Nie, niestety. Aha, tutaj mi Avi przypomina na czacie bardzo wytrwale, że... O, patrzcie, ktoś nas zaatakował, bezimienny uzurpator, nie? To jest oczywiście komputer. O Jezu, współczuję. Aha, słyszałem, że kilka osób na tym streamie będzie starało się mnie najechać i zaatakować. No, życzę powodzenia, jak mam taką ekipę. Ktoś mi mu... Aha, Avi. Avi prosił, abym przypomniał o turnieju. Na swoim Facebooku pisałem o turnieju, do którego was... odsyłam do was do posta chyba z wczoraj na mojego fanpage'a na Facebooku facebook.com/ps3videos.pl, po prostu bez dwójki. Tam jest, są, że znajdziecie wszystkie informacje o turnieju, jaki organizuje Avi. Ja po prostu tę informację przekazuję dalej. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. Tam znajdziecie termin, zasady,
kiedy będzie organizowany, czyli datę, nagrody, po prostu wszystko i kontakt do organizatorów. Ja mówię, po prostu wspieram inicjatywę, ja tego nie organizuję, więc pytań do mnie tutaj nie kierujcie. Demo, jakbyś mógł przypisać dowolną funkcję do przyciśnięcia lewej gałki, jaka to byłaby funkcja? Jest przypisany skok do lewej gałki, ale jakbym miał coś tam dać? Nie wiem, szczerze mówiąc. Co bym dał do lewej gałki? Nie wiem, czy tam coś szczerze jest, coś, czego mi brakuje. To uwaga, to może być spoiler. To jest Nashandra, czyli królowa Drangleic, i ona jest cząstką Manusa. Oj. odwrotnie dałem. Demo, cofnij się, tam była drabina. Zaraz zobaczymy, zaraz się cofniemy. No i to jest, to oto jest właśnie Nashandra, czyli królowa Drangleic. Dusz nie będę teraz tutaj zjadać, bo nie ma sensu tutaj w tym miejscu jeść ich. Dobra, posłuchajmy sobie, no bo po prostu jest opcja, że zginę, nie? Mimo że ten pieśń nie chce tutaj tego robić, wolę, wiecie, przy ognisku tego dokonać. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Visit Vendrick. We have no need. Dobra, już się nie wypowie dalej. Chodźmy może w takim razie do tej drabiny, co? Tutaj podobna jakaś była. Tutaj widziałem, że coś niby było. To mnie pokieruj, Igorcio, jeśli możesz. Gdzie jest ta drabina magiczna? A, tutaj jest. Dobra, już schodzimy. Żebym tylko nie zeskoczył teraz, żeby nie było fejla jakiegoś. Naprawdę. I tutaj jest podobno ognisko. Wow! Niewidzialna ściana. I ukryte ognisko. Dobra, rozpalmy je sobie. No niestety, jak wiecie, nie usiądę, więc... Nie... Dobra, Igorcio. Wiem, że wreszcie to zrozumiałem. No niestety tutaj, jak widzicie, nie będę mógł sobie usiąść. Ani naprawić niczego. No ale trudno. Dobra, tu mamy skarb. Mam nadzieję, że Igorcio się nie zepchnę. Chodźmy stąd. Chyba wszystko, prawda? Tam na dole w tym kwasie jeszcze było... Podobno jakaś skrzynia. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Cię Popciu, witam wszystkich, którzy dopiero weszli na streama, witam wszystkich, którzy od dawna tutaj siedzieli i czekali na tego live'a, który się rozpoczął z naprawdę sporym opóźnieniem, ale się rozpoczął i to jest najważniejsze. Wszystko oczywiście będzie na YouTubie, więc jeśli coś tam przegapiliście, to będziecie mogli nadrobić zaległości lub jeśli będziecie na przykład musieli szybciej skończyć, to też to będziecie mieli w archiwum na YouTubie, w playliście archiwum stream, tam znajdziecie sobie oczywiście całą serię kapłana. Dymo, mam pytanie, czy można ci dać PSN do zapisania. Mój PSN to jest Demonidias, jednak nie wiem, czy ja nie mam przypadkiem określonej maksymalnej liczby znajomych. Możesz mnie zaprosić śmiało, jeśli się okaże, że jednak mam maksymalną liczbę znajomych. No to wtedy zrobię tak, że usunę tych, którzy są tak naprawdę nieaktywni, na przykład, nie wiem, pół roku czy coś takiego, po prostu, którzy już nie korzystają jakby z PSN, ale bardzo długo nie korzystali, żeby jakichś nowych, być może aktywnych znajomych sobie dodać. Jasne, możecie wysyłać śmiało zaproszenia. Chyba na moim kanale na YouTubie, w dziale informacji, tam w zakładce informacji na kanale, znajdziecie wszystkie moje tak naprawdę jakieś tam linki, maile, Steamy, Skype, PSN i wszystko tam znajdziecie. Jezu, tylko że mnie zginął tym bossie. Pamiętam, że on na PS3 mi się nie nagrał. Jak widzicie, tutaj wszystko idzie zgodnie z planem. Dobra, może pioruny poużywam, co? W końcu gramy kapłanem, to warto by było też trochę wykorzystać te nasze cuda, jakimi dysponujemy. Witam wszystkich, a zdrówko bardzo dobrze, dzięki, że pytasz. No i to są obrażenia prawdziwe, proszę bardzo. I oto nasz pierwszy boss na tym streamie. Bardzo ładnie poszło. Mam PS3 i mam PS4, nie mam Xboxa niestety.
Dzięki za pomoc. Czaru 29, tak, być może czekasz długo na to zaproszenie, to możesz je anulować i wysłać ponownie, bo być może jego nie, bo być może go nie dostałem. Zresztą na Play'a to ja kiedy wchodziłem, no Jezu, nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc. Kilka tygodni temu, na pewno. Chociaż nie, ostatnio byłem, ale chyba w trybie offline, pamiętam. O, FIFA grałem z nieznajomym. Dobra, nieważne. Usiądźmy sobie i teraz przeniosę się na chwilę do Majuli. Zaraz oczywiście pokażę Soul Memory, żeby wszystkie osoby, żeby wszyscy, którzy są chętni do wspólnej gry na tym streamie, mogli tutaj oczywiście sobie się przygotować i mogli zostawić dany znak. Poza też w lewym górnym rogu jest cały czas, widnieje cały czas informacja o moim bogu, jakiego tutaj wyznaję aktualnie przy użyciu grawerowanego pierścienia, żebyście mogli się ze mną łatwiej połączyć. To jest naprawdę fantastyczna opcja. Ja to ciągle powtarzam, ale to jest naprawdę genialne, że taki pierścień został stworzony w Dark Souls 2, że taki pierścień po prostu tutaj funkcjonuje. To jest świetny pomysł, naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, że coś takiego powstało. To strasznie ułatwia nam grę. I tak naprawdę to też ułatwia tą grę, można łatwo się połączyć z kimś, bez tak naprawdę też zmiany zupełnie tego systemu, nie? Tego unikatowego systemu, jaki występuje w Soulsach, który ma pełno swoich zwolenników, ale zarówno ma masę pewnie też przeciwników, więc tak naprawdę tak, no, całkiem ciekawie to rozwiązali, powiem szczerze, że taki pierścień dali opcjonalny. Zjedz bossów jeszcze, znaczy duszę wszystkich bossów. Dobra, skonsumuję, bo nie mam zamiaru naprawdę nic z tego tworzyć. Chyba że tutaj było tak naprawdę coś ważnego, z czego bym mógł sobie wytworzyć jakieś dusze, to dajcie mi znać. Chyba że tu jakieś, nie wiem, jakieś bronie konkretne bym musiał z tego zrobić. Czy mogę na przykład duszę starego żelaznego króla skonsumować? Czy lepiej tej duszy, tak samo jak duszy przegniego, lepiej nie ruszać na razie? Dajcie znać. Ktoś napisał, znaczy kilka osób napisało: zjedz bossów, zjedz bossów, z bossów też zjedz. I tutaj Wenirowski napisał. Dziwnie to brzmi trochę, wiecie? I ta minka taka charakterystyczna dla lotnicza. Świetne to jest. Z duszy obrońcy tronu masz dobry miecz, demo. Ale innych się nie opłaca. Dobra, to skonsumuję. Wiecie co, no nie ma takiego problemu, bo przecież w Dark Souls 2 mogę użyć sobie tak naprawdę tutaj żarła stezy na jakimś bossie i zdobyć ponownie jego duszę. Więc jeśli stwierdzę, że coś tam cholera jednak bym potrzebował, to mogę po raz kolejny przecież podejść do jakiegoś konkretnego bossa. Dobra, to zjemy sobie wszystko. Zaraz wam pokażę też oczywiście mój Soul Memory, tylko musicie dać mi jeszcze chwilkę. Zachowaj duszę Velstada i Strażnika Tronu, jakie zdobędziesz. No, dobra, dzięki bardzo Bart Gabson za radę. Słuchajcie, mam takie pytanie do was. Czy jest ktoś na tym streamie, kto nie widział jeszcze Funny Moments z moich tutaj Dark Souls, takiej fajnej kompilacji, naprawdę bardzo zabawnej? Dobra, mam trochę dusz. Soul Memory prezentuje się w taki sposób. Ile to już jest? 1 900 000. 1 900 000 to jest mój Soul Memory. Mam nadzieję, że przez te, że konsumowałem to wszystko, ktoś teraz nie będzie miał jakichś wielkich problemów, żeby się ze mną połączyć. Czyli tak, na samym początku. Na samym początku to tutaj oczywiście muszę sobie kupić klejnoty. Słuchajcie, to wam podlinkuję szybko ten Funny Moments. Moment. Dobra. Tu jest moje Funny Moments, będziecie mogli sobie tam później obejrzeć, albo teraz jak ktoś woli. Ja po prostu to linkuję. Dobra. Okej. I wracamy do gry. I co z taką sumką dusz zrobić, co? W co byście zainwestowali? W jakie statystyki? Dajcie mi znać. Ja pójdę najpierw do Kowala sobie ulepszyć moje pałki, znaczy buławy. Przyzwyczajenie jest Dark Souls wyzwanie. A wy mi w tym czasie, jak możecie, to doradźcie, co tam takiego powinienem rozwijać. Jakie statystyki najlepiej, waszym zdaniem, powinien tutaj levelować w tym momencie? Zaraz sobie tutaj zobaczę, czy... Tak, mogę wzmocnić. Mam grudki tutaj tu. Fantastycznie. No też teraz mogę, super. Czy mam coś naprawiać? Nie, nic nie muszę. Kupić nic od ciebie nie chcę.
Mogę ci sprzedać tylko jedną rzecz? Wszyscy wiemy, o co chodzi, haha. The fuck? O, żarastezy sobie kupię, to się zawsze przyda. A czy to warto kupić? Ukojenie duszy, co to robi? Jeden z zaginionych cudów zachowanych w krypcie nieumarłych. Zadaje potężne obrażenia bezmyślnym, pustym, lecz nie wpływa w żaden sposób na nic innego. Krypta nieumarłych jest już miejscem spoczynku żywych. Ci, których tknęła klątwa, mogą jedynie modlić siebie, pewnego dnia ich wpuszczono. I podobno ukojenie duszy bardzo opłaca się kupić. Słyszałem już takie głosy ostatnio, pamiętam. Także jeśli ktoś z was może mi to będzie w stanie potwierdzić, czy warto to kupić, to dajcie znać, a ja idę szybko teraz polevelować i zaraz tutaj wrócę. Piszecie, że powinienem dawać w attunement, czyli dostrojenie, tak? Dostrojenie? Chyba tak. Dostrojenie. Ktoś pisze też, że w adaptację. Zaraz. Do 7 nie dojadę, to zostawmy sobie na 6. A w adaptację damy sobie tak. I dam trochę w życie, tak jak ktoś napisał. Przyda się trochę życia też. Dobra, niech będzie tak. I więcej tu już nie mam. Więc to na razie zostawimy. HP minimum 30 punktów, bo będzie cienko. No dobra. Już mam 20, już mam 30 punktów do strojenia. Dobra, i wracamy w takim razie. O, tu mam teraz. Przez to, że dotarłem do zamku Drangleic, tak naprawdę teraz mam, jak widzicie, nowe. Znaczy, mam po prostu zaznaczone lokacje, których jeszcze nie odkryłem. I co wy na to? Słuchajcie, czy ja zabiłem kurczę tego demona kuźni tutaj? To jest pytanie za 1000 punktów. Czy ja zabiłem tego dziada? Chyba nie. Mogę się przejść. Bym bardzo chętnie tego typa upolował. Pamiętam, że chyba poszliśmy od razu na naszego lorda tutaj. A może i poszedłem na niego? Kurde, teraz ciężko mi powiedzieć. Nie, tak, poszedłem na niego. Poszedłem. Nie zabiłem? Nie. Lol. Dobra, no to zrobię speedruna. Jak go zabiłem, no to trudno. To najwyżej taki tam speedrunning dla sportu. Nie, nie masz odblokowanego ogniska, czyli go nie zabiłem. Dobra. Okej. Okay. Wiele tłumaczy, chociaż też w sumie w moim przypadku to, że ogniska nie odblokowałem, to nic nie tłumaczy. Nic nie wyjaśnia, bo tak naprawdę ja mogłem po prostu do ogniska nie iść. Ja jestem demo, więc dobrze wiecie, o co chodzi. Więc ja bym się tutaj za bardzo tym też nie sugerował. Aha. Zabiłem z Romanem przecież. Dobra, jak już tutaj jestem, to zobaczę, żeby zaraz nie było, że tutaj, wiecie, część osób będzie mówić, no zabiłeś, część będzie mówić, że nie zabiłem. Ale też mi się teraz, kurczę, wydaje, że ja go zabiłem z Romanowym, jak ostatnio graliśmy. Romanowym, prawda? Którego oczywiście pozdrawiam w tym momencie, bo to jest chyba osoba, która najwięcej rad wypisuje mi pod wszystkimi materiałami, na Skype i tak dalej. Zawsze można na ciebie liczyć. Naprawdę dzięki. No, mieć takich widzów to naprawdę, naprawdę skarb. I bo można się o cokolwiek zapytać. On posiada naprawdę tak ogromną wiedzę. I widzę, że nawet jak ktoś z was się tam coś zapyta na przykład. Jezu, czemu ten z łukiem tutaj przyszedł? Co to było? Aha! To jest dźwięk dotacji steamowej, jaką miałem ustawioną. Zaraz zobaczę, czy aby na pewno. Ale wydaje mi się, że tak. Zobaczmy. Wow! Dostałem dotację od Kadai, $10, napisał: zbieraj na DLC i powodzenia i pozdrawiam, tak? Bardzo ci dziękuję, Kadai, za twoją tutaj dotację i również cię bardzo serdecznie pozdrawiam. DLC będę musiał jeszcze zakupić, więc na pewno się tutaj przyda, ale ze streamów ja mam taką zasadę, że po prostu zbieram kasę najczęściej, bo tutaj jeszcze jakiejś wielkiej sumy nie ma, ale staram się podkładać to wszystko na sprzęt do nagrywania i streamowania, żeby móc więcej materiałów renderować szybciej i żeby pozwolić sobie na większy bitrate. Naprawdę bardzo ci dziękuję, Kadai, za tą dotację. Mam nadzieję, że się po prostu bardzo dobrze bawisz na tych streamach. I masz taki tam nick na Twitchu tutaj? Czy po prostu tak się podpisałeś? Bo tam można nawet wpisać, nie wiem, Stefan, jak się wpłaca dotacji tak naprawdę. Ale naprawdę, bardzo ci dziękuję i bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Jestem po prostu ciekawy, czy masz taki sam nick na Twitchu, jak tam wpisałeś. Ok.
Okej, okay, to teraz chodźmy tutaj na demona kuźni. Nie, patrzcie, nie byłem na nim, bo jednak jest fog. Jest fog, więc jednak nie pokonałem demona kuźni. Czyli jednak poszliśmy od razu na lorda naszego. Albo... Nie! Przecież byłem, byliśmy na lordzie, ale ja zginąłem, przecież to jest oczywiste dla mnie, nie? No ja musiałem zginąć. Jakie DLC? No DLC do Dark Souls 2, które wychodzi na początku tutaj lipca oczywiście na pecety. Aż 3 DLC będzie, pierwsze będzie w lipcu, później będzie chyba w sierpniu, a ostatnie będzie pod koniec września, tak mi się wydaje. Co miesiąc po prostu będzie wychodziły w częściach, ale można kupić sobie Season Pass. Jezus Maria! Nie! Prawie spadłem! Dobra, pięknie. Dawaj prześladowca. Czy ja Kurde! Czy prześladowcy nie pokonałem? Wydaje mi się, że tak. Ten skok jest straszny. Oho. Widzę, że ktoś z nas tutaj zostawił wiadomość. Już wiedział, że idę na demona kuźni, to przyszedł pierwszy, prawda? Piękna robota. Xardas dla dema. O, proszę bardzo. Ktoś stworzył po prostu Xardas tutaj ze streama. Ja cię kojarzę oczywiście z Twitcha, znaczy się. A to samo. Ja cię kojarzę oczywiście tutaj z czata, bardzo często się udzielasz. Ale stworzyłeś po prostu postać dedykowaną dla mnie na streamy. No naprawdę... niesamowite. Ale tyle, taka była przerwa tych streamów, że pewnie spokojnie dałeś sobie radę tej wyfarmić wszystko i przygotować tą postać. Tak, piszecie mi tutaj generalnie, że jest fog do prześladowcy, a nie do demona kuźni. Aha. Dobra, ale zawsze było będzie, prawda? Zaraz. Czy ja tego nie sprawdziłem? Teraz powinienem się zabić, nie? To by było w moim stylu. Nie sprawdziłem tego. Wow. Czyli pewnie jak ostatnio graliśmy, bo już tego nie pamiętam niestety takich szczegółów. Ale pewnie stwierdziłem, że... A dobra, jak już tutaj gramy, to dajmy sobie spokój, nie będę ryzykować, że tutaj zginę i nie przeskoczę. Wow, aż dwie osoby się przyzwały. Dlaczego to tak się stało? Chyba przyzwałem tylko jedną osobę, ale witam was oczywiście bardzo serdecznie. Im więcej osób do pomocy, tym lepiej zawsze. I chodźmy sobie w takim razie przez foga. Zobaczymy, co to będzie. Czy to będzie prześladowca, czy to będzie demon kuźni jednak. Nie wiem, o co chodzi, ale jest demon kuźni, czyli jednak widzicie, jednak go nie pokonałem. Coś tutaj właśnie mi nie pasowało. O kurde! Obszarówka? Tak. Dobra, ja będę starał się tutaj cudami operować podczas tej walki. O Jezu, ale śmieszne obrażenia mu zadaje. Słuchajcie, czy mnie w takiej chwili, jak jest tyle rzeczy się dzieje, taka jest akcja, tak głośno jest muzyka, czy mnie słychać, czy muszę mówić takim, wiecie, muszę podniesionym tam głosu się posługiwać? Dajcie znać, bo jestem naprawdę ciekawy. Ale go tutaj, ojen, ale go zjechaliśmy. Fantastycznie. Pięknie. No. Po demonie kuźni jest od razu prześladowca. A, to w tym miejscu będzie ten skubaniec. Czyli dlatego te osoby mi się tutaj nie znikają, tak? Które mi pomogły. Co my teraz mamy zrobić? Mamy przejść tutaj? Nie, to znikło i oni też znikli. Dobra. Rozumiem. Teraz u góry będzie ognisko. Czy prześladowca w końcu? Okej, okay, mamy najpierw skrzynkę, to sprawdźmy. Słychać mnie dobrze? No to fantastycznie. Świńska tarcza, ognisty motyw. Ta świńska tarcza jest chyba z konkursu, prawda? Jeśli dobrze kojarzę. Tam co kiedyś nam konkurs organizował na swoim fanpage'u na Facebooku, aby zaprojektować tarczę. I pamiętam, że dla zwycięzców rozsyłali praktycznie, no, tarczę wykonane. O, jest prześladowca nasz. Prawdziwe tarcze wykonane i umieścili je w grze w nagrodę. No zobaczymy, czy mi się uda go pokonać, bo wiem, że jakbym na przykład poszedł sobie po schodach do góry, bo już to próbowałem, wiem co z autopsji, to on niestety zniknie. Więc nie ma co tak tutaj próbować, cheatować i tak dalej, bo po prostu no, stracimy szansę na pokonanie go. Dobra, i chyba ginie, chyba że będzie jakiś unik. Dobra, udało mi się pokonać prześladowcę za pierwszym razem, fantastycznie. Niech leveluje do 90, ma największą pierśni ostrze.
Siądźmy sobie jeszcze raz.